Siemeczko, jestem PPTM Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziecie mały kwiecień. No i znowu Tawi. A czemu Tawi? Proszę państwa, dostałem telefon właściciela, iż tej łąki, że chcę ją, tak powiem, z powrotem. Mnie sobie dzierżawić, nikomu dawać już, ewentualnie, a chcę, to mogę ją kupić. No i tak sobie zastanawiałem się nad tą łąką. I postanowiłem z kwotą na koncie 77 tysięcy, postanowiłem zakupić te pole. Wziąć to w końcu, na to się mówi, na barki i kupić te pole, które no, jest mi tutaj potrzebne. Ale równocześnie też chciałem wziąć, widzicie, te pole razem w późniejszym czasie. Ale się okazało, że tamten podbuntował tego, który tam ma pole, że też mam to wykupić. No i teraz co tu robić, proszę państwa? No, trzeba po prostu policzyć, ile trzeba wyłożyć pieniędzy i czas to nacisnąć pasa i kupić. To jest pole o wartości 54 tysięcy, to jest o wartości 70 tysięcy. Więc muszę dobrać kredytu 60 tysięcy na zakup tych pól. Więc lecimy. Nie, przepraszam, nie tu. Bierzemy kredyt naocznie. Tutaj przy was biorę. Kredyt, kwota 70 tysięcy dla pewności na 3 lata. Biorę. Co? Boli mnie to, ale muszę to zrobić. Muszę to zrobić, muszę to dźwignąć. I po prostu, żeby... O Jezu. Dożem tam pobiec. Dożem tam pobieg za szybko. No, w nerwach człowiek jest. Więc wchodzimy w leasingi. Wchodzimy w leasingi i tak. To jest bodajże... Teraz czekajcie, żebym teraz nie spierdolił akcji. To jest 149 ID i 152-153 ID. Z tego co widzę. A czy ja takie coś mam w tym? 152-153. Tak. Display leasing. I 153 display leasing. Tak? Dobrze zrobiłem? Dobrze zrobiłem. I teraz wchodzimy, kupujemy. Ej. Tak, teraz. Miałem kupić. Kup. I kup. Zostaje 24 tysiące, ale nie bójcie się. Inwestycje, które mam w głowie, będą dalej zrealizowane. Więc no co, będziemy teraz chcieli tawę tutaj. No, jestem trochę wkurzony. Delikatnie to jeszcze ujmując, bo wiadomo. No i co, trzeba dodźwignąć. Czekajcie, teraz żebym ja sobie dopasował teraz bieg pod tę kosiarkę. Nie wiecie, no i co? Nie będę się kłócił. Nie będę to uprawiałem. Żebym teraz tego rezygnował. Więc latam się te 70 tysięcy, nie jestem jakoś nową kwotą. Nie powinien to dźwignąć. No i po to tnę. I podjebasz. Myślę, że to jest moje. Chcę zrezygnować z tych dwóch łąk. Inaczej. Chcę zrezygnować pod względem, wiecie, tego, żeby zlikwidować je. Po prostu tu założę sobie, załadam sobie tą łąkę i po prostu zrobię tutaj pole orne, żeby już mieć to po prostu z bani. Żeby wam już nie przejadł, tak powiem. I co? No i teraz jest Lipton. Ale! Co mnie z jednej strony cieszy? Dostałem propozycję dzierżawy tego pola obok. Znaczy tutaj. Ale to dopiero widzicie na jesieni, bo teraz mają paczki boraczki. Nie wiadomo, ja tego teraz nie wezmę, ale dostałem propozycję. I pewnie ja to z chęcią sobie pewnie chapnę.
w późniejszym czasie, czyli na jesieni pozbiera buraka właśnie, którego tu mają. Będę chciał właśnie to wziąć. Jeszcze spory kawałek, żeby on nie zebrać. To jest 4 kawałek. Więc będę się zastanawiał, ale pewnie to chapnę. No i tam wtedy byśmy sobie zrobili taką jedną jebitną łąkę prawdopodobnie. I byśmy mieli wtedy spokój z trawami na dłuższy czas, bo tam znaczy taka łąka to by tam była zajebista. Dobra. Wracamy. Kuźwa tam przeszkadzają. Wiem, że miałem nagrać w jedno miejsce jeszcze na to chwilę. O 8. Miałem wyjeżdżać. No i co? No i teraz trzy plany pokićkały. No i co? Mówię, to się uprawiam tyle czasu, nie będę teraz tego rezygnował, więc musiałem to wziąć. Dlatego tak poszedł prawie, żeby po prostu już to przygotować pod zaoranie i mieć z tego jakiś tam plusik. Tak, no bo teraz się obrócimy, żeby teraz obetniemy tutaj. Zobaczcie nam za te bicie. No ale to nic nie poradzi. A to nie wiem, no teraz tylko teraz to szybko tnę. Teraz te łąki, wokół nie te żyta są dokiszone do rozcięcia, więc wszystko na raz mi się porzuciło teraz. Więc teraz muszę to sobie jakoś elegancko ogarnąć. No i co? Miało być fajnie, wyszło gorzej, ale na szczęście jak dzisiaj mieliśmy 500 tysięcy możliwości wzięcia kredytu. Więc ja się nie boję tego z tego miejsca. Jeszcze dzisiaj zakupimy sobie prawdopodobnie byczki. Tak, na 100% kupimy byczki. Już mały do odchowu. Żeby już. To jest kuźwa. Małe byczki do odchowu już właśnie, żeby już ten kwiecień uszyć z tym wszystkim. A wiecie, że jeśli te byczki w następnym roku pójdą w kwietniu, największe to już będę miał 180. tysięcy na koncie, coś nie w stylu. A podejrzewam, bo w tym momencie już mam 4500 chyba podejrzewam na koncie. Źle mówię. Pokażę wam to, bo później mi się pokiczka. Mam 4500 wartości jednego byka. Za 12 miesięcznego byka. Więc właśnie 4 miesiące, no ciekawie. Ale to są nawet taką, wiecie, sobie byki, to też nie ma co się dziwić. Że i kwota też jest dość dobra, ale wiedzieliście też po takim, bo ile tam już tego, te kieszonki wiedzieliby wszystkiego? No, wiedzieliby dość sporo, więc teraz dlatego tych traw też będzie trzeba mieć sporo. Może gdzieś teraz pomyśleć nad przesianiem gdzieś traw i ogarnięciu właśnie sobie papu na nich. Byki naprawdę jedzą, prawie nie są tak bardzo głodne, tak powiem. Byki są już znacznie głodniejsze, ale i cena ich lepsza, wiecie, próbuję tak popatrzeć, żeby one miały więcej wagi, jak najlepszą cenę, tak? Więc no teraz tylko się cieszyć, jeśli teraz uzbieram sobie tych byków. No powiem tak, jeśli sprzedam byki, to mam praktycznie to spłacony ten kredyt i jeszcze mógł sobie jeszcze na ludzie coś tam doinwestować, bez żadnych problemów. Kwestia tego, żeby tylko te byki miały nową cenę i to będzie laleczka. Więc teraz będziemy można sobie trochę poszalić. Powiedzimy sobie tą łąkę, pójdziemy sobie kupić te byczki. Nie kombinuję, nie będę się wystawiał, nie nabawał żadnej tej lawety, czy coś w stylu. Mam taki bejcik, taki zrobiłem w poprzednim, dwa odcinki tam trzy. Po prostu kupuję byki i tyle. I tyle w temacie, proszę Państwa. Więc sobie to wypuścimy. Miałem jeszcze pyski zrobić dzisiaj, raczej pyski dopiero pewnie zrobię na powiedz na chwasty. Dopiero, prawdopodobnie dopiero w następnym odcinku. Bo nie zdążę tego, chcę nam się to wypuścinać, bo no póki jeszcze jakaś osa jest, to wiecie, kosiaka tak lżej ma i tak nożyki się nie tępią, a tak to musiał, wiecie, po chwilę nożyki wychodzić, cudować, kombinować, a tak to mam przynajmniej święty spokój. Teraz będę miał jeden plus,
takie, że może z jednej strony wziąłem tą dzierżawę i kupiłem jedną i drugą razem. No to jest plus taki, że nie będą mi osetki szły z dzierżaw. Nie będą mi już osetki z dzierżaw szły, które naprawdę są horrendalnie duże. Powiem szczerze, że jak ostatnio obliczyłem, że płacę 2 i coś dzięca za dzierżawy miesięcznie, to jest za dużo. Muszę pewnie tyle płacić rocznie, powiedzmy za chyba hekta pola, niech będzie na 2000, ale to jest hekta na rok, a nie hekta za 2000 za miesiąc całkowity. Nie wiem, faktycznie ile ja płacę za same dzierżawy. Nawet te dzierżawy jednak też bardzo dużo mi dawały. Już daję pod tym względem. Tutaj trzeba się na razie wydzierżać, trzeba, dopóki nie mieli jakiejś więcej pieniędzy, nie będziemy mieli jakiejś takiej typowej produktywności pieniędzy. Na produktywności, kurwa, co jak powiedziałem teraz. No, płynności pieniężnej pod tym względem, żebyśmy mogli sobie powoli to jakoś ogarniać i zarabiać na tym. Dajmy pieniążki. No bo to mi tylko i wyłącznie chodzi. Dobra, teraz tak. No i można sobie teraz elegancko latać. No i teraz będę mógł ewentualnie mogę sobie jeszcze pojechać do dzierżawy, ale chyba teraz nie będę miał też szukał tej żadnej dzierżawy, tylko już będę jeśli mam tam zaklepane, może powiedzieć wstępnie zaklepaną dzierżawę właśnie tam do tych borachach, no tam jest duży kawał, no ale to mi się pewnie zwróci w 3-4 sezonach, że dobrze pójdzie, właśnie odpuszczę coś innego wezmę, a może nie zapisałem dalej, ale wcale nie będzie żadnego, bo jeśli raz po 3 albo 4 latach dzierżawie nie wiem, tak jak to się bój się Boga, to później może być z innymi. Więc nie będę ryzykował i nie będę może dzierżał na chwilę obecną, no i w tym sezonie może nie będę, bo chyba jest naprawdę coś fajnego, fajnych pieniążków jak mi się trafi, a może łąkę będziemy dzierżały, też by nie było mówię, argumentem, właśnie łąki chwilujemy, kiedyś łąka będzie się przydała, tak, o, no to, nic tutaj trzeba nie pomyśleć teraz, jakąś fajną łączkę, mniej więcej takim samym hektarze, a może 60. 70 to za mało, też koło hektaru, hektar 16 do całkowitego, tylko 90, a jest, więc teraz tylko fajnie było, jak już, jeśli to jest moje, tak sobie myślałem, nad jedną rzeczą, już wam pokażę, już wam pokazuję, może wyłączymy i podniesiemy, patrzcie, bo jeśli to już jest moje, to będzie, tak. No kłóciło mnie z jednej strony tutaj to zasypać, wyciąć te drzewka, zasypać ten rowek, można powiedzieć, zasypać i zrobić to jako jeden taki ładniejszy skarbnik ziemi. Tutaj tu już raczej wiadomo nie, bo to jest rzeczka taka stawik, tego nie będę ruszał. Tylko właśnie teraz pytanie, czy to miało się ręce i nogi? No bo patrząc na nie, gdzie tu nie wychodzi, nic nie tworzy, bytnio tak nic nie ma, więc się zastanawiam, czy tego nie właśnie nie powycinać i nie zrobić tego w jednym takim ładnym landzie, i co tylko, nawet orania było lepiej, tak, do orania, do uprawki i do tego typu rzeczy. No teraz tylko jedyny plus taki, że mogę sobie tę ścieżkę też przeładać, bo to też jest tako już moje, żeby mogli zaugać. Czekaj, gdzie to jest, tak? Tak, tutaj jest, dotąd jest moje, więc ten jeszcze kawałek jest możliwy mój do ozwalania, więc tu jeszcze coś by można było wykombinować. Taki jest zamysł, dobra. I co? A zjedziemy sobie kajdzę tutaj. Pojedziemy sobie tutaj na boczek, albo pojedziemy zaraz sobie te bycki kupić na odcinku, byście widzieli wszystko.
daleko nie mam, to sobie przyjemy. Nie wiem, no mogę na początku odcinka wziąć, ale powiem szczerze, że się troszeczkę śpieszę, bo jeszcze mam na pole. Dlatego tak spontanicznie, bo ja coś miało być innego nagrywane, czy to innego, no ale nie ma tego złego, co by na dobę nie wyszło. Dobra, idziemy. I bierzemy sobie. Teraz to ja miałem kupowane dwie beczki. Czekajcie. Inaczej. Żeby to była inna partia. Limuzę. Limuzę, byczki Simon, limuzę. Samica to nie samic cielak. 900. 28 300. Więc dobierzemy sobie jeszcze dychę kredytu, tylko nie tak, tylko dobierzemy sobie dychę kredytu normalnego, tak? Dobra, 20, to trudno. Znaczy, ja czy mogę inaczej wziąć? Jak ja bym teraz wziął stówę. Stówę. Na 3 lata. Tego zaraz płacił. Trzeba pokombinować. Czekajcie, nie, to był ten. No i mamy tutaj, zostaje nam stówka, tak? Zmienić nam zostaje 53 tysiące. Tak, no i teraz możemy sobie spokojnie zakupić wspomniane byczki. No, mamy, no się 4 tysiące dokończy znowu. Więc no już mamy troszeczkę lepiej. Trochę przekombinowane, ale lepiej tak jak wcale. Ja tam miesięcznie teraz widzimy ile? Pokutwa. Lata miesięczna wyjdzie mile 3000. Nie ma tak źle. Nie ma tak źle. Dobra, lecimy dalej sobie ścinać podstawę i zaraz będziemy spadać. Spadać sobie na pewno. Potelerzować. Tu po prostu powiedzę. I będzie elegancko. Wjeżdżamy tutaj. My teraz będzie też fajnie, bo tu będzie można sobie to fajnie tylko płatko zrobić, nie? Więc tutaj mówię, szybko na ci to robimy tylko te tawy. Na tym kawałku. A czy na tych kawałkach, nie inaczej się powiedział. Na tych kawałkach będzie elegancko. Teraz by się przydał trochę krzesze posiaka, żeby trochę było lepiej. I by było luks. Co tysięcy kredytów znowu. Pokaż miał być normalny na budowę, tych pieniędzy nie chciałem ruszać, no ale z jednej strony już mieć swoje ziemię i uprawiać, niż no, później to oddawać, to doprawiłem miarę możliwie wozem i fajnie to planuje ta łąka. Znaczy, bo tak inaczej, planowała, bo już nie będzie planowała, będzie inna planowała. A to będzie przeznaczona na pole i taki rozwój dość... innowacyjny, bo coś będę chciał nowego zacząć, pewnie. Czym myślałem o ziemniakach, czyli po prostu tu nie i ziemniaki tutaj. Tak sobie ostatnio myślałem i... szczerze? Taki fikuśny kawałek jest, może tego fikuśnego kawałka nie będzie całość, ale tak jakbym teraz patrzył, jak teraz tutaj tam nie jest, natomiast tak teraz tutaj nie wiem, jakby nie zrobić sobie na ziemniaki po prostu. Bo dużo ludzi właśnie ziemniaki, teraz pyta się o ziemniaki, a... na ziemniaków teraz nie ma, a ja sobie za ziemniaki bym kupił i sobie troszeczkę tych ziemniaków może sprzedał. Co do czego do mnie bykom ewentualnie dał podpas. Też było dobrze. Więc tak sobie myślę. No bo tak teraz patrząc co jest sobie tutaj, no to bym przyjechał do Poltawy, to by pasowało już chyba prawdopodobnie najlepiej dać tu kukurydzę, bo najpierw by to planowało. Więc kukurydzę trochę będzie więcej niż planowałem. No bo wtedy mieliśmy ile? Już liczmy tam tylko jeden lat. Jedno pole, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery pola. Cztery pola nie powiedzmy mieli. To mi nie za dużo, ale powierzchniowo, trzy dwa hektary. Tylko powiedzmy, mamy trochę zielonki, trochę azia na kieszonkę i powinno być naleczko. No i ziom sup sapiemba. Dobra, no i można sobie lecieć. Ja zaraz skończę odcinek, będzie
czy bo tam mleczak talerzuje, ale wiecie, chcę sobie jak raz zobaczyć, jak tam wygląda jeszcze, a słońce uczęte wszystko. I tam mówię, że się jechał dopiero 8. Tam byliśmy na bono aktywną, a troszeczkę tą bono aktywną zbytnio nie później nie szło, ale tęgę żytą. No i odpowiednio jako pożyczyć dalej, żeby ciężko. Mam nadzieję, że tamten drzewo teraz będzie dużo lepiej. Wyszło. Jestem ciekawy, jak tam idzie, bo tam wody nie działa, ale tylko właśnie będzie układane bezwalnie, bez workowo, choć tam chyba się uznaje, że to uprawa uproszczona, ale to niech każdy uważa, niech każdy mówi jak chce. Pod ten. Powiem, że jak sobie chce takie rzeczy. Dobra, teraz już nie chcę się do tego złoża, bo to będzie szkoda. Więc tu się da, by to jest złoże ściąć. No i dobra. A dzisiaj, koniec dzisiejszego odcinku byłoby ten na tyle, jeśli tak się nie spodoba, chcecie, jak to było, jak to wynażdżenie, to sobie się to na razie później.